Mniejszy od flagowego smartfona, S4 Mini doskonale leży w dłoni i jest przy tym telefonem, który bez trudu obsłużymy jedną ręką. Samsung w dalszym ciągu stawia jednak na plastik, co widać już na pierwszy rzut oka. Nawet ramka, która wygląda jak metal, okazuje się być po prostu plastikową imitacją. Uogólniając, Samsung Galaxy S4 jest skromniejszą kopią większego brata. Ograniczenie rozmiarów związane jest przede wszystkim z implementacją 4,3-calowego wyświetlacza Super AMOLED, który może nie pochwali się rekordową gęstością pikseli, ale wciąż pozostaje na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza w porównaniu do konkurencji. Sprawą subiektywną jest charakterystyczne dla tej technologii odwzorowanie barw, o co jednak producent w pewnym sensie zadbał poprzez wprowadzenie kilku różnych profili ekranowych. Wybrać je można w prosty sposób poprzez odpowiedni dział w ustawieniach. S4 Mini to przede wszystkim wygodna nawigacja, którą zawdzięczamy kilku usprawnieniom nakładki TouchWiz na Androidzie 4.2 Jelly Bean. Fajną sprawą jest na pewno pasek powiadomień, który można wysunąć na dwa sposoby, albo jednym palcem, albo dwoma. To nie wszystko. Samsung dorzuca tu również kilka swoich autorskich aplikacji, takich jak S-Memo czy S-Note oraz standardowy, ale też bardzo dobry, odtwarzacz muzyczny z opcją equalizera i Adapt Sound. Zadaniem tej ostatniej jest dopasowanie częstotliwości odtwarzanego dźwięku do zakresu słyszalnego przez użytkownika. Przejdźmy do wydajności, bo to też sprawa ważna. Dwurdzeniowy Snapdragon 400 radzi sobie dobrze ze wszystkimi testowanymi plikami. Podobną łatwością odtwarza zarówno tytuły proste, jak i te bardziej zaawansowane, dzięki czemu granie na S4 Mini jest czystą przyjemnością. Od strony multimedialnej również trudno się do czegoś przyczepić, choć mogę wspomnieć o braku wsparcia dla DTS i nagrań w jakości 4K. Jakość rozmów i wygoda wybierania numeru przez przygotowany przez Samsunga dialer stoją na wysokim poziomie. Telefon świetnie trzyma zasięg, co odzwierciedla się zarówno w czystości głosu naszego rozmówcy, jak i w stabilnym transferze danych komórkowych. Nie zapominajmy też o obsłudze LTE i NFC. Został jeszcze aparat. Tym razem dostaliśmy 8-megapikselową matrycę, która wręcz doskonale radzi sobie z zachowaniem szczegółów w świetle zastanym. Trochę gorzej jest wtedy, gdy przyjdzie nam fotografować scenerię nieoświetloną, jednak tutaj mało który smartfon spełniałby wysokie wymagania. Galaxy S4 Mini jest praktycznie pozbawiony wad. Poza brakiem diody notyfikacyjnej, sporym rozrzutem wydajności baterii, głównie przy porównaniu filmów i korzystania z sieci, slocie na karty microSD umiejscowionym pod baterią i plastikową obudową nie mam się zupełnie do czego przyczepić. To bardzo sympatyczny telefon, zwłaszcza dla tych, którzy poszukują średniej wielkości modelu opartego o najnowszą wersję Androida.